Cześć, z tej strony Anton. Witam Was w kolejnym odcinku do gameplaya z polskiej farmy 2017. Jest 18 września, stan konta 31803. Jak pewnie widzicie, pada. Ten deszcz już nam towarzyszy od kilku odcinków. No ale w sumie w tym odcinku już chciałbym pożegnać ten deszcz, dlatego przesuniemy sobie czas do następnego dnia. Cyk. Ciekawe, czy się zrobi pogoda. Mam nadzieję, bo dzisiaj będziemy... Nie. No, to troszeczkę się zdziwiłem. Bo dalej pada. Nie, wybiegnę sobie na zewnątrz i zobaczę, czy rzeczywiście się... Jest 19 i nadal pada. No, to jest ciekawe. Na polach to pewnie już bagno jest... totalne. Tutaj sprawdzimy. Tu już chyba woda stoi. Szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczony, że to jeszcze pada. Nie wiem, jeszcze podgonię sobie czas. Jeszcze jeden dzień. I co? Dalej deszcz pada. 20 września. Zostało mi 10 dni. Czy ja zdążę zwieść to wszystko? Jeżeli będzie deszcz mi padał? No cóż, no nie wiem, wiecie co? Jeszcze jeden... Nie, spróbuję jeszcze dwa dni podgonić. Albo spróbuję coś zrobić takiego. Na 24. Teraz fajnie słyszę, jak deszcz pada. Bo ten deszcz jakby... Nie wiem, czy on szybciej pada, czy nie. No w każdym razie... W dzisiejszym odcinku... mam zamiar sprzedać tak dużo warzyw jak... O, już chyba jest słońce. Jest! Oj, to chyba... Tak więc wystarczyło podkręcić czas. Ciekawe, czy już od razu jak wychodzi słońce, to od razu ta woda ginie? Nigdy nie zwracałem na to uwagi, a jednak już jest sucho. No, czyli w jednej minucie jest mokro, a w następnej już jest sucho. No dobrze. Czyli mam jedną sprawę załatwioną. Przyspieszyliśmy sobie troszeczkę czas. I mam zamiar zebrać i sprzedać wszystkie warzywa dzisiaj. Sprzedać, zarobić jak najwięcej pieniędzy. Te pieniądze będą mi bardzo potrzebne już całkiem niedługo, bo w następnym sezonie, w następnym roku, jak zapewne dobrze pamiętacie, poprzednim razem, kiedy sprzedawałem, dosyć było to trudno, dosyć dużo czasu musiałem stracić na wożenie tych wszystkich warzyw do punktu skupu. Tym razem będzie chyba o wiele łatwiej, ponieważ o, tam stoi już galadons, widzicie, z dwoma przyczepami wypełnionymi ogórkami. Nie wiem, czy to widzicie, chyba tak. I... być może kupię sobie jeszcze trzecią przyczepę, zobaczę jak będzie ten galadon sprawował się z tymi dwoma przyczepami. Jeżeli nie będzie żadnych problemów, to sobie kupię następną, trzecią i wtedy rzeczywiście ten przewóz warzyw do punktu skupu będzie bardzo szybki, bo trzy przyczepy to jest jeden, skrócę sobie ten czas o wiele, wiele, wiele po porównaniu do poprzedniego razu. No więc ja tutaj muszę, jak zobaczycie, jeszcze mam tutaj jest mnóstwo tych pomidorów, tak więc ja tu sobie teraz zbiorę te pomidory i spotkamy się jak, nie wiem, za jakąś godzinę, mam nadzieję, i wtedy pojedziemy właśnie tym galadonem z tymi wszystkimi ogórkami, tak? No więc spotkamy się, myślę, że za jakąś godzinę, gdzieś około 8. Miałem dosyć ambitne plany, myślałem, że kupię 3 przyczepy. Jest to chyba możliwe, ale ten galadon ledwie co zipie, zobaczcie. Bardzo powoli się rozpędza, bardzo. Nie wiem, czy sprawę by załatwiła kupno... Zobaczcie, jak to poryte jest. Nie wiem, czy sprawę załatwiłaby kupno tej nowej Valpadany. Ona ma tam troszeczkę, chyba jest mocniejsza od tego galadona. No nie wiem, jeszcze się zastanowić, czy kupić tą trzecią przyczepę, bo w sumie tutaj jedziemy 20 na godzinę, a każdy manewr typu skręt powoduje, że jedziemy 10 na godzinę. Czyli nie wiem, czy ma sens kupować jeszcze jedną przyczepę, kiedy będziemy jechali 8 na godzinę. Chyba raczej się wstrzymam. No, spotkamy się pod sklepem, pod skupem warzyw.
ta podróż z tymi dwoma przyczepami jest już troszeczkę problematyczna. Maksymalna prędkość to jest około 20 km, a każde wzniesienie powoduje, że prędkość owa spada, nie wiem, do jakichś 5 nawet na godzinę, tak więc chyba już nie będę kupował więcej. Czekajcie, 33 tysiące to są za obydwie przyczepy, czyli tyle się mogłem spodziewać między innymi. Tak mi się wydaje, że to jest obydwie z przyczepy sprzedane, tak było. Tutaj było około 3,5 tony, tu o 3,5 tony. Pamiętacie, że w poprzednim razem te skrzynki miały różną wagę i na przykład ta waga, całkowita waga tych skrzynek na platformie czasami była większa niż 4 tony. Teraz jest to bardziej unormalizowane i nie wydaje mi się, żeby na takiej platformie było więcej niż 4 tony. Czyli tak, z powrotem wracamy, zobaczę jeszcze jak teraz będzie się jeździło, już na pusto. Dalej troszeczkę powoli. No powoli się rozpędza. No coś za coś. Ale to tak w sumie powinno być, bo wcześniej chyba nie było nawet. Ja miałem taką sytuację, że orałem sobie Alto największym pługiem i tam nie było problemów. Teraz chyba nie byłoby to możliwe i całe szczęście. Właśnie się zorientowałem, że dzisiaj mam w tej grze dzisiaj mam urodziny. 20 wrzesień. To są moje urodziny. Nic nie zaplanowałem, w następnym roku coś zaplanuję na ten dzień. Fajnie. Bardzo fajną rzecz w drodze powrotnej zorientowałem się, że to jest naprawione. Generalnie ja nie próbuję jeździć gdzieś tam na skróty czy coś takiego, ale jeżeli gra mi na to pozwala, to czasami tak robię. I w drodze powrotnej chciałem przejechać sobie na skróty, nie jechałem drogą. Przez pewien moment chciałem tak przejechać na skróty i tam była taka górka. Rzeczywiście prędkość spadła do 3 km na godzinę. Czyli generalnie to mi się podoba. I oczywiście jeżeli nie ma takich ograniczeń, jak gdyby jeżeli gra cię nie ogranicza, to mimo tego, że na przykład z natury możesz być takim graczem, który nie idzie na takie ułatwienia, a jeżeli gra dopuszcza, to po prostu robisz to i jeździsz sobie gdzieś tam zamiast drogami, to po jakichś tam bezdrożach, aby tylko na skróty, na szagę, jak to się mówi, aby szybciej do celu. Natomiast w tej grze chyba troszeczkę to zostało naprawione na pewno, w jednych z ostatnich patchy, ja tego dokładnie nie śledziłem, no, ale na pewno jest różnica pomiędzy tym, kiedy woziłem ostatnim razem, kiedy ostatnie kursy rzeczywiście jechałem praktycznie na szagę przez pola, tak aby po prostu jak najszybciej, bo było tych kursów tak dużo. Tutaj następne 24 skrzynki pomidorów, zobaczymy ile to będzie kosztowało. Wydaje mi się, że jest około 7 ton, czyli no 35 tysięcy co najmniej. No dobrze, spotkamy się w sklepie. Fajnie to wygląda, ten pociąg z warzywami, z pomidorami. Okej, stan konta 65 tysięcy, mam nadzieję, że to będzie około 35 tysięcy. 37, bardzo fajnie, czyli jest już w tym momencie powyżej 100 tysięcy i mam nadzieję, że na zakończenie tego odcinka osiągnę kwotę około 300 tysięcy. Jeżeli osiągnę taką kwotę, będę bardzo zadowolony i będę mógł spokojnie wchodzić w nowy rok, bo tam też dużo wydatków będę miał. Właśnie skończyłem pierwszą szklarnię i wyszło mi dokładnie 60 skrzynek z tej pierwszej szklarni pomidorów, co przy założeniu, że przeciętnie skrzynka ma około 300 kg, a cena oscyluje, cena 1 kg pomidorów to jest około 5 euro. To wynika, że z jednej z szklarni mam 90 tysięcy przychodu. W sumie nieźle. Następne 37 tysięcy. W sumie nieźle, biorąc pod uwagę fakt, że sama sieczkarnia, ta do kukurydzy, co prawda używana, kosztowała mnie też około 90 tysięcy. Czyli widzicie, całe szczęście, że mam te szklarnie.
kiedy przejeżdżacie przez przez to miejsce, gdzie jest gospodarstwo ze zwierzętami, a nie jest ono jeszcze waszą własnością, wy zawsze wyskakuje taki napis Enter, kup gospodarstwo, nawiasie hodowla zwierząt, i zawsze ten napis mnie mocno irytował, ale w tym momencie bardzo mnie motywuje. Motywuje mnie, aby jak najszybciej skończyć tutaj tą pracę, zakończyć ten rok i wejść w nowy rok i zacząć właśnie poszerzyć swoją działalność o hodowlę zwierząt. O, zobaczcie. Wtedy moje gospodarstwo będzie pełniejsze. I właśnie nad tym ciężko tutaj pracuję. Wrzucałem te skrzynki. O, to już jest chyba następna przyczepa. Tutaj jest pełna, tu jest pełna. Tu jeszcze jest dosyć dużo do zebrania, jak widzicie. No, ale to zaraz się z tym uwiniemy. To jest kolejny transport pomidorów. Stan konta już 140 tysięcy. I następnym kursem, czyli z tym kursem w sumie, gdzie na następne liczę na jakieś 35-37 tysięcy. Teraz zobaczymy. 39! 39 to być może jednak było troszeczkę troszeczkę cięższe, może skrzynki akurat tak mi się dobrały. W każdym bądź razie stan konta już jest 180 tysięcy. Bardzo się z tego cieszę. Ktoś kiedyś zasugerował, abym podłączył ten mojego Landiniego pod te przyczepy do skrzynek. Nie miałem wcześniej okazji, aby to przetestować, ale teraz przejeżdżając tędy zobaczyłem, że stoi sobie Landini i pomyślałem, dlaczego nie. Zobaczcie, co się dzieje z tym traktorem, kiedy podłączę tą przyczepę. Zobaczcie, jak siada. A odłączam? Spokojnie, jest elegancko. No nie, zobaczymy. Nie wydaje mi się, żeby było to możliwe, ale no, spróbować można. Przyniosę się do Landiniego. Czyściutki jest po tym deszczu. Troszeczkę ma jakieś przebarwienia. No, ten deszcz dokładnie nie umył. No, ale już wygląda o wiele lepiej. Mam nadzieję, że już niedługo załatwię mu tą myjkę. Będę w stanie mu kupić. Jak myślicie, czy to się da podłączyć? Niestety, nic tu się nie dzieje. Nie ma żadnej reakcji. No niestety. Chyba niestety nie udałoby mi się, nie uda mi się podłączyć Landiniego do tych przyczep. Tak więc wrócę do takiego normalnego setu. Bardziej standardowego. Na koncie mam już 180 tysięcy. Z tą przyczepą powyżej 30, jeżeli ją sprzedam powyżej około 40 tysięcy, to będzie już prawie, ale nie gdybajmy, 39, czyli jest 218 tysięcy, czyli ten plan, który sobie założyłem, że pod koniec tego odcinka będę miał około 300 tysięcy, troszeczkę więcej niż 300 tysięcy, na pewno nie jest zagrożony, ponieważ jeszcze została mi jedna szklarnia z pomidorami i chyba troszeczkę, nawet więcej, bo jeszcze zostanie mi jakieś jedna przyczepa z tej drugiej szklarni. No i jeszcze zostały tam, powiedzmy, jedna, a może dwie przyczepy ogórków. Tak więc ten plan nie jest zagrożony, tak mi się wydaje. Uwaga, o, mało co wpadłem. Wydaje mi się, że ta jedna przyczepa się w ogóle nie brudzi. Ale zaraz sprzedajmy i zobaczymy. 38. Aha, to muszę zrobić tak. No rzeczywiście, to druga przyczepa nie brudzi się w tym momencie, ale to nie jest żaden powód do tego, aby się niepokoić. Po prostu się nie brudzi i tyle. No ten transport, który wiozę teraz, jest troszeczkę kombinowany, bo w części są to pomidory, a w części na przyczepach znajdują się ogórki, zaraz zobaczycie. Trzymam traktor. O, widzicie? Tu na przykład są kawałki. Tutaj jest troszkę pomidorów i trochę ogórków. Na drugiej przyczepie też są te górne skrzynki
są pomidory, ogórki, ale na dole są pomidory. Ile to kosztuje? 36 tysięcy. To jest troszeczkę mniej, ponieważ ogórki troszkę mniej kosztują. Są, tak, mniej kosztują, ale są większe plony. No więc generalnie obydwa warzywa są... zysk jest na podobnych poziomach, przy czym przy pomidorach jest trochę więcej, przy ogórkach jest trochę więcej roboty, bo jest po prostu więcej skrzynek. Kilkoro z was pytało się w komentarzach, czy właśnie ta produkcja w szklarniach jest opłacalna. Zobaczcie, jaki jest stan konta. Są następne dwie przyczepy, czyli około 35 tysięcy. I tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze są około 4 przyczep będzie. Czyli 37, czyli mogę skończyć na poziomie około 400 tysięcy. Czyli generalnie ten plan 300 tysięcy już został wykonany, a powyżej, wszystko powyżej, no to mnie tym bardziej cieszy. Jest to mój przedostatni kurs, wcisniemy Enter, 39 tysięcy. Troszkę zginęło. Ile jest? 370 tysięcy prawie. Tak więc około 400 tysięcy. Bardzo cieszę się, że w nowy rok wchodzę z taką kwotą. Teraz jadę już po ostatnie skrzynki i za chwilę zamelduję się z powrotem tutaj pod kupem. Dojeżdżam już z ostatnimi skrzynkami. Widzicie, przyczepa nie jest pełna. No ale to są już ostatnie skrzynki. Nie chciałem ich zostawić na następny rok, bo nie jestem pewien, czy one by przetrwały do następnego roku, czy mi po prostu mogły zginąć. W tej grze nigdy nie jest się do końca pewnym, tak więc wolałem je tutaj przywieźć i sprzedać. Okej. Enter. 24 tysiące. Czyli łącznie mamy 393 652. Jak zapewne zauważyliście, czas się zmienił, jest 30 wrzesień. Podczas właśnie pracy w szklarni na same zakończenie przesunąłem czas na 30 września, który tak naprawdę w tej grze, już o tym bodajże kilka razy wspominałem, 30 września, o zobaczcie, jak ten znak szaleje. Nie wiem o co odchodzi. O, się wywrócił. No dobrze. Już kilka razy wspominałem, że co prawda w polskiej farmie mamy miesiące, tak, dni poszczególnych miesięcy. To tak naprawdę rok składa się tylko z 6 miesięcy. I zaczyna się w kwietniu, a kończy się z ostatnim dniem września. Czyli tak naprawdę dzisiaj jest już ostatni dzień, rozpoczął się ostatni dzień pierwszego sezonu. Teraz oczywiście wracam na farmę, na szklarnię i tam zakończę ten odcinek. No i w następnym odcinku zrobimy jeszcze sobie takie podsumowanie i opowiem, co będę chciał robić w następnym sezonie. Traktory są ustawione, maszyny zaparkowane, już nie ma tutaj zbyt wiele. A, jeszcze znalazłem jedną skrzynkę z ogórkami. Jak odczepiłem tą platformę, to wyskoczyła skrzynka z ogórkami. A, niech sobie tutaj leży. Tam stoi sieczkarnia, której bałem się zaprowadzić na farmę podczas ostatniej ulewy. Zobaczcie, tutaj jeszcze zostawiłem te papryki, ale tak naprawdę żadnej papryki tutaj już nie ma. Gdyby była, to by było od razu można ją zobaczyć, ponieważ by była czerwona. Tak więc nie ma jej. 182. I troszeczkę za łatwo przychodzą mi te pieniądze z tej szklarni, dlatego samo ograniczę się w następnych sezonach i będę po prostu uprawiał te warzywa tylko raz w roku, ponieważ nie chcę, żeby to wyglądało tak jak na przykład w FS-ie,
robienie kiszonki i żeby, nie chcę, żeby się tutaj wszystko sprowadzało do tego, że będę tutaj po prostu siedział w tych szklarniach i klepał tą kasę. Zobaczcie, tutaj to wszystko już jest uprzątnięte, ale zostawiłem te krzaki. One te chyba mogą, chyba zginą w momencie, kiedy przeskoczymy czas na 1 kwietnia, one chyba znikną. Nie jestem tego pewien. W ostatnim odcinku zrobię jeszcze kilka rzeczy, które chcę przetestować. Generalnie ja już wiem, co się może tam wydarzyć, ale po prostu chcę, aby wam pokazać kilka rzeczy i ewentualnie przestrzec przed pewnymi rzeczami, abyście wygrając w tą grę nie popełniali takich błędów, które ja kiedyś popełniałem. No dobrze, zobaczcie, jaki jest stan mojego końca. 393 652. W jeden dzień zarobiłem mnóstwo pieniędzy, no ale to tak jest właśnie, kiedy się wchodzi do szklarni i się zbiera warzywa. Ta druga przyczepa to był dobry pomysł. Dzięki temu cały zbiór, cały transport zmieściłem w jednym odcinku. Poprzednim razem to były bodajże aż 3 odcinki. No cóż, jest 30 wrzesień, stan konta 393 652. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Ci z was, którzy mieli wątpliwości, czy uprawa tutaj w szklarniach jest opłacalna, mam nadzieję, że otrzymali dzisiaj pełną odpowiedź, czy jest, czy nie. To już zostawiam waszej opinii. Na tym kończę ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrybowanie kanału. Pozdrawiam, Anton.